Hej, na kanale. Dzisiaj mamy 17 maja, jest godzina 7:40, ja właśnie się ogarniam i niedługo ruszamy do Oslo na wielką paradę z okazji Dnia Niepodległości i Święta Flagi. Wiecie co, ja powiem tylko, mam norweską flagę i nie zawaham się jej użyć. Jestem czwartą osobą, która wywiesiła flagę z tego co widzę na blokowisku. Całkiem nice. Pochwalę się, wczoraj upiekłam bułeczki wrocławskie w termomiksie, dodałam jeszcze różne ziarenka. Właśnie przecięłam pierwszą i powiem Wam, że jak ostatnio wyszły mi kamienie, to te są eleganckie. Właśnie wyszłam z domu i się kieruję do centrum Oslo. Jestem na Stortinget, będę zmierzała do miejsca, gdzie zacznie się Barnetowie. Zobaczymy, co będzie działo. Właśnie wszyscy zmierzamy w stronę Pałacu Króla, cała parada, w której jest około 100 szkół i powiem Wam, że jest super. Wstydź się przyznać, ale jestem dopiero, jest moja grzyweczka, jestem dopiero drugi raz na obchodach 17 maja w Norwegii, chociaż jestem już tu ponad 5 lat i mieszkam praktycznie w Oslo. No czuć aż tą atmosferę tego święta, no wszyscy się tak cieszą. Udało mi się nagrać kilka osób, które były chętne, żeby się pokazać na vlogu. W swoich tradycyjnych strojach, to znaczy niektórzy mają czarne stroje, niektórzy mają zielone. Tak, trochę było wietrznie, więc moja grzywka już poleciała hadebra, ale trudno. Uważam, że u nas na 3 maja też powinno być coś takiego, że każdy ze swoich regionów w Polsce zakłada te ubrania regionalne, Kujawy, Kujawskie, Krakowie, Kraków, Krakowskie i takie kujawianki wychodziły, krakowianki i by było nice. Właśnie jestem pod Pałacem Królewskim, znaczy z Batnicami. Bardzo dużo ludzi i bardzo fajnie. Dobrze się nie ubrałam za grubo, bo w sumie było wiecznie zimno rano około 10 stopni, ale w tej sukience nie jest źle. Taka poładna pani za mną.
głównej ulicy, bo tam nie idzie przejść. Masakra, w jednym miejscu się stoi po jakieś 5 minut, żeby zrobić dwa kroki. A ja już się zbieram do domu. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo mi bardzo. I za rok na pewno wpadnę. Może ten film Was też zachęci, żeby po prostu za rok, może na obchody konstytucji 17 maja w Norwegii przyjechać. Hello, dzisiaj jest 18 maja. Ja stwierdziłam, że jest bardzo ładna pogoda, więc biorę mój dliżans i jadę. Powiem Wam, że jestem bardzo z niego zadowolona. To stary rower miejski, który kupiłam ostatnio na stronie typu OLX. Odebrałam właśnie mój rower. Mam 20 km do domu. Cisnę. Jestem zajechana, przejechałam, nie wiem, z kilometr i to z górki. Fajnie, rower! Jak byłam mała, to jeździłam starym holenderskim rowerem. Byłam na jego koza. I był git. I tak dwa razy się zapedałowało, miał wielkie kółka. To cisnął. To wykupię taki sam. O, taki sam. No nie taki sam, ale w tym stylu. Tyle jak te teraz popularne rowery miejskie. Tylko, że on jest jakiś używany, już ma pewnie 4 lata. Ale hamować hamuje, przerzutki ma, więc jest git. Mknę przed siebie, bez planu. Akurat w tą stronę jeszcze rowerem nie jechałam. Jezus, jaka góra. Przyznam Wam się, ja tym cieniem sobie cisnę na jedynce. Jak widać, droga utrudniona. I co? Gdzie ta pułapka? Coś mnie nawigacja oszukała. Chodzę po tych krzakach. Nic nie ma. O, jakiś rowerek podpięty. Bryka przymocowana. To jednak nie jest przymocowana, coś mi się wydawało. Ciekawe, czy nie leży tu już wieki. Gdzie to jest? No bardzo nic nie widać, jak tam coś na dół. Co to ma znaczyć? Nie mam pojęcia, o co chodzi. Z jednej strony podjechałam, z drugiej strony podjechałam. Teraz widzę, że jest napisane na Google mapach 50 metrów na północ od takiego domku tutaj, ale na pewno już 50 metrów jestem, a dalej tego nie ma. Uznałam, że jakoś przejdę przez te krzaczury. Ja chyba jestem na dobrej drodze. Zaczyna chyba. Ha! Jest, ale czemu on to jest zamknięty? A tam na środku było położone mięso. Wilk wtedy po nie skakał i wpadał w dziurę. Tak więc nie zobaczymy chyba Ulvenstua. Muszę wziąć jakąś gałązkę chyba i odpędzać pajęczyny, tak jak na grzybach. Kleszczy już mam pewnie z 10. Muszę pchać mój bicykl, bo normalnie ciężko. Strasznie duża górka. Nawet na jedynce nie dam rady. Korzystając z tego, że akurat tu jestem, od razu Wam pokażę, jaka fajna miejscówka, na jakiegoś grilla czy coś. Cisza, spokój. O co tu chodzi z tym zamkiem? Przecież to nie jest do niczego wszczepione. A co to chodzi? Ale one cudownie pachną. Chyba sobie pozrywam. I do kuchni dam do wazonu, bo moje wazonowe padły. Dewastacja się dokonała. O, zobaczcie, jakie ładne. Malutko mi się podoba? Ja nie wiem. Będę miała w kuchni na 100%. Jej! Dotarłam do parku dla piesków. Tu macie mniej więcej położenie. Teraz są jakieś pieski. Can I hear support? Can I hear support? Oh, jaka finta. Ale misiak. Ja Wam pokażę, jaka to jest fajna miejscówka w ogóle. Jest cała ogrodzona, więc psiaki mogą latać. Są gruloweczki, można sobie posiedzieć, poczytać książkę w tym czasie. Najgorsze jest to, że czasem za tym płotem są konie. I jak jakieś psy są bardzo uparte, będą ujadać ciągle koło tej siatki i zamiast się tutaj chillować i biegać, no to będą szczekać. Oho,
Chyba ten chłopak czesał swojego psa. Ewidentnie. No, tak więc widzicie. Naprawdę sporo miejsca i to tam jeszcze się ciągnie. Tam koło tych drzew już jest siatka. Oho! Tam są konie, tak jak mówiłam. Ale są tak daleko, to luz. O! Jakiś misiak przyszedł! Misiu, czy ja mogę cię pogłaskać? Patrzy, ale nie idzie. Hello! To już koniec mojej przejażdżki na dziś. Około 2 godzin mnie nie było. Jak widzicie, z tyłu moje kwiatki. Kwiatki, gałęzie z drzewa z kwiatkami. Wrzucę je do wazonu i trochę odpoczynku, bo jutro do pracy. Wychodźcie więcej z domu, bo naprawdę warto.